Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu. Sprawiacie mi ogromną radość tym, że postanawiacie poświęcić właśnie ten czas na to, żeby przyjść tutaj i żebyśmy wspólnie mogli studiować Słowo Boże. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zajęli się tematem, który jest kolejną taką dosyć kontrowersyjną kwestią występującą w dzisiejszym chrześcijaństwie, a mianowicie chciałbym, abyśmy porozmawiali sobie troszeczkę na temat dwóch opisów stworzenia. Zanim jednak to nastąpi, chciałbym prosić, abyśmy skłonili nasze głowy do modlitwy. Panie Boże ukochany, dziękujemy Tobie ogromnie za Twoją szczególną obecność w dzisiejszym sobotnim dniu. Za to, Panie, też, że możemy wspólnie rozpoczynać nowy tydzień. Dziękujemy, kochany Boże, za to, że Ty pragniesz, abyśmy w ten nowy tydzień właśnie weszli z umysłami przepełnionymi Twoim Słowem, skupieni na Twojej potędze. Prosimy Cię bardzo o to, abyś w szczególny sposób dotknął się teraz naszych umysłów i nakarmił nas Słowem Bożym. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Tak. Więc tak jak mówiliśmy, będziemy dzisiaj mówili o stworzeniu. Mówić o stworzeniu w świecie, w którym powszechnie się naucza, nawet w kościołach chrześcijańskich, że jesteśmy tylko bardziej rozwiniętą formą małpy, jest czymś dosyć ryzykownym i możemy narazić się na śmieszność ze strony ludzi bardziej oświeconych. Gdybyśmy dzisiaj porozmawiali z niektórymi osobami, mogą one po prostu nas wyśmiać i powiedzieć, no co ty, nie żartuj sobie, jakie stworzenie. W bajki wierzysz? Każdy myślący człowiek wie, że nie ma czegoś takiego jak stworzenie, nie ma kogoś takiego jak Bóg. Powstaliśmy na drodze ewolucji. Więc każda osoba, która myśli inaczej, po prostu ma zwężony mózg, zawężone horyzonty myślowe. Dzisiaj osoba mająca szacunek do nauki i do siebie samego nie wpadnie na taki pomysł, żeby powiedzieć, że ten świat został stworzony przez Boga. Ludzie, którzy myślą w taki sposób, po prostu są ograniczeni. Ale Pismo Święte zawiera w sobie bardzo dużo dowodów na to, wskazujących, że ten świat powstał w wyniku inteligentnego projektu. Jednym z takich flagowych tekstów, to jest już tekst rozpoczynający Pismo Święte, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. W liście do Hebrajczyków jest napisane, albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Inny fragment mówi, tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną? Więc Bóg bezpośrednio mówi, że to On jest Stwórcą wszystkiego. Dalej jest napisane, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, także nic nie mają na swoją obronę. Ale ktoś może powiedzieć, no dobra, no Pismo Święte. Pismo Święte było spisywane przez ludzi. Mnie to w ogóle nie przekonuje. Istnieje bardzo dużo dowodów naukowych świadczących, że ten świat powstał w wyniku ingerencji Pana Boga. Na wykładzie w przyszłym tygodniu będziemy niektóre z tych kwestii poruszać. Kiedy będziemy mówili o tym, czy potop i Eksodus faktycznie miały miejsce. Będziemy przytaczać sobie pewne dowody i geograficzne, i historyczne, i archeologiczne, które poświadczają, że Bóg bezpośrednio jest zaangażowany w życie istot tutaj na ziemi. Ale sceptycy powiedzą, wiesz co, jakoś mnie to nie przekonuje. Pismo Święte pełne jest błędów. A jednym z tych błędów jest to, że zawiera w sobie dwa opisy stworzenia.
Więc tak naprawdę to co? To który opis jest prawdziwy? Ten z pierwszego rozdziału, czy ten z drugiego rozdziału? Są rażące sprzeczności pomiędzy nimi. Więc jak już w takiej kwestii nie możemy dojść tutaj do porozumienia, to co będziemy rozmawiać o czymkolwiek innym? Ktoś może powiedzieć. Ale czy te dwa opisy stworzenia faktycznie są ze sobą sprzeczne? Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm fragmentom. Pierwszy przytoczymy sobie prawie w całości. Jest to potrzebne do tego, żebyśmy później mogli zobaczyć i zrozumieć pewne rzeczy, które z tego wynikają. Natomiast w przypadku drugiego podamy sobie tylko główne myśli. Zachęcam do tego, żeby przeczytać sobie osobiście w domach pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju. W ramach uzupełnienia. Więc czytamy, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że było to dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą wydającą nasienie i drzewem owocowym rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie, według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami na oznaczenie pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech się zaroją wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według jego rodzajów. I widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy, dzikie zwierzęta według ich rodzaju. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według jego rodzaju, i wszelkie płazy ziemne według ich rodzaju. I widział Bóg, że było to dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty.
Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił, i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. W naszych Bibliach pierwszy opis stworzenia rozpoczyna się w rozdziale pierwszym, w wersecie pierwszym, pierwszej Księgi Mojżeszowej, a kończy się na pierwszej części czwartego wersetu drugiego rozdziału. Podział, który mamy w Biblii, nie jest zawsze precyzyjny, jeśli chodzi o te rozdziały, wersety. Można dzięki temu odnajdywać sobie często łatwiej różne teksty, ale nie zawsze jest to w sposób precyzyjny podzielone. I opis właśnie z pierwszego rozdziału kończy się tym, że Chrystus nadaje ludzkości co? Sobotę. Gdybyśmy mieli to przedstawić w formie graficznej, ponieważ ten rozdział jest stworzony według struktury tak zwanej chiastycznej, czyli polegającej na tym, że jedne elementy są wymienione, a potem w innym miejscu do tego jest nawiązanie. Ta sama myśl tak jakby jest powtórzona, tylko z drugiej strony, na zasadzie odbicia lustrzanego. Struktura chiastyczna charakteryzuje się tym, że gdy pewne elementy się powtarzają, z jednej i z drugiej strony dochodzą do pewnego punktu kulminacyjnego, który jest najważniejszy w tym całym zestawieniu. I właśnie w taki sposób jest skonstruowany pierwszy rozdział. Zobaczcie, kochani, specjalnie przeczytaliśmy sobie prawie cały ten rozdział. Gdy pierwszego dnia Bóg stwarza światła i oddziela światło od ciemności, to czwartego dnia tworzy światła, które mają rządzić dniem i nocą. Pierwszego dnia stwarza światło i dzień i noc, natomiast czwartego światła, które mają świecić dniem i nocą. Drugiego dnia zostały stworzone niebo i woda. Natomiast piątego dnia Bóg wypełnia nieboskłon ptakami, a wody rybami. Trzeciego dnia stwarza suchy ląd i rośliny. Natomiast szóstego dnia stwarza zwierzęta i człowieka, dla których przeznacza ląd na mieszkanie i rośliny na jedzenie. I kulminacją tego opisu jest sabat. Co oznacza, że jest to najistotniejszy punkt w tym opisie. Pierwszy opis stworzenia, gdybyśmy mieli podawać sobie cechy charakterystyczne, skupia się na stworzeniu jako na całości. Opisuje siedem dni stworzenia, nie sześć, siedem. Dlatego, że sabat również jest częścią procesu stworzenia. Bóg zakończył stwarzanie w momencie, w którym ustanowił sabat jako pamiątkę tego stworzenia. Więc to jest również część tego procesu. I sabat jest kulminacją, jest najważniejszym tutaj elementem. Dlaczego? Przecież Adam i Ewa, którzy byli stworzeni pod koniec szóstego dnia, nie mieli możliwości, żeby się jakoś przepracować, prawda? Nie zasmakowali jeszcze tego, czym jest praca, czym jest wysiłek. Dlaczego więc Pan Bóg, stwarzając ich, od razu wprowadził ich w sabat? Czym jest sabat, drodzy? Jest to czas z Bogiem. Szczególny czas, w którym możemy skupić się na stworzeniu Bożym, a także na charakterze Boga, na Jego wielkości, na tym, czego On potrafił dokonać, nie tylko w dziejach wszechświata, ale w twoim i w moim osobistym życiu. I Pan Bóg chciał, aby podstawą ludzkiej egzystencji nie była praca, nie było nawet podziwianie Bożego stworzenia, ale była społeczność z Nim. Dlatego ludzkość miała rozpocząć swoje istnienie od sabatu. Pierwszy opis stworzenia prowadzi nas właśnie do tego. Skupia się przede wszystkim na sabacie. W tym opisie Bóg występuje jako Elohim. Jest to Bóg wszechmogący, Bóg transcendentny, niedostępny, można by się było wydawać. Bóg, który wszystko stwarza jednym słowem. Nie ma tutaj Jego jakiejś intymnej, takiej bezpośredniej ingerencji.
On po prostu mówi i tak się dzieje. Jest to Bóg Wszechmogący, podkreślony jest tutaj Jego majestat. Bóg tworzy coś z niczego. Ziemia jest pustkowiem i chaosem, ale dzięki Słowu Bożemu nabiera życia. Tak nawiasem mówiąc, wiecie, że stworzenie jest odwrotnością grzechu? Gdy Pan Bóg stwarza świat, On pustkowie i chaos zapełnia życiem, tak? Istotami żywymi, jakimiś roślinami, zwierzętami. Jest to odwrócenie procesu grzechu, bo grzech spowodował, że to wszystko straciliśmy. Chybiliśmy celu. Natomiast stworzenie jest odwróceniem skutków tego. Dlatego Pan Bóg powiedział, że On stworzy nowe niebo i nową ziemię, żeby odwrócić to, czego dzisiaj zmuszeni jesteśmy doświadczać jako grzeszni ludzie. I to, co już mówiliśmy, pierwszy opis stworzenia mówi o tym, że ludzkość została stworzona do związku z Bogiem, do cieszenia się społecznością z Nim, do cieszenia się społecznością z Jego stworzeniem. I poucza nas o tym, że wszystko, co istnieje, pochodzi od Boga i jest od Niego zależne. Natomiast drugi opis stworzenia skupia się troszeczkę na czymś innym. Tam już nie mamy do czynienia z ogólnym opisem wszystkich 7 dni. Nie jest opisane, co Pan Bóg stwarzał w poszczególnych dniach. Nie są wytłuszczone pewne detale. Ten opis jest już bardziej wąski. W jaki sposób układ tego rozdziału wygląda? To już nie ma struktury chiastycznej, tak jak mówiliśmy w pierwszym rozdziale, ale poruszymy sobie właśnie to, w jaki sposób ten rozdział jest zbudowany, bo to też jest ważne, żebyśmy mogli zobaczyć pewne rzeczy. Więc zaczyna się wstępem, później jest opisane stworzenie człowieka, zasadzenie ogrodu, w którym ten człowiek miał mieszkać. Jest opisana współzależność całego stworzenia. I tutaj pojawiają się też pierwsze dwa polecenia Boże. Nazwałem to przykazaniami, ale tu nie chodzi o przykazania takie jak 10 przykazań na przykład. Dlaczego? Dlatego, że jak będziemy mówili sobie też na innym wykładzie, człowiek miał przykazania Boże wszczepione w serce. Nie potrzebował ich spisanych na tablicach ani na papierze. Dlatego, że były one częścią jego natury. Natomiast tutaj w wersecie 16 i 17 drugiego rozdziału są pierwsze dwa polecenia, jakie zostały spisane, jakie padają z ust Boga. Bóg nie musiał uczyć ludzkości, co jest dobre, a co złe, ponieważ byli stworzeni na Jego obraz, a Bóg z natury jaki jest? Dobry. Czytaliśmy też w pierwszym rozdziale, że wszystko, co stworzył, było dobre w każdym poszczególnym dniu, natomiast całość Jego stworzenia, łącznie z człowiekiem, była jaka? Była bardzo dobra. Tutaj natomiast Bóg daje polecenia odnośnie tego, w jaki sposób mają żyć w ogrodzie Eden i czego się wystrzegać. Chodziło konkretnie o drzewo poznania dobra i zła. Później jest opisany plan stworzenia kobiety. Ponieważ Adam odkrył, że czuje się samotny, potrzebowałby kogoś bliskiego i nawet sam Bóg stwierdził, powiedział, nie jest dobrze człowiekowi, gdy jest sam, więc uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I to słowo pomoc to taka drobna dygresja. W naszym przekładzie może sugerować, że kobieta jest po prostu podrzędną istotą w stosunku do mężczyzny. Natomiast to słowo pomoc w języku hebrajskim oznacza kogoś, kto jest przyjacielem, który się różni od ciebie. Tak dosłownie można przetłumaczyć ten zwrot. Kenegdo. Jak przeciwny niego. Tak? Kenegdo. Kenegdo. Ktoś, kto jest przeciwny tobie, ale w sensie przyjaciela.
Czyli to pokazuje, że Pan Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz, stworzył kobietę i mężczyznę o zupełnie dwóch przeciwstawnych charakterach. Zaszczepił kobiecie inne swoje cechy, mężczyźnie inne swoje cechy. Po co? Po to, żeby mogli się nawzajem uzupełniać. I w tym sensie kobieta miała być pomocą, czyli miała być doskonałym uzupełnieniem mężczyzny. Widać to też w języku hebrajskim, dlatego że polski język nie oddaje tego dokładnie. Kobieta została nazwana jak? Mężatką. Dzisiaj to słowo oznacza zupełnie coś innego. Mężatka to jest kobieta, która ma męża. Natomiast w tym oryginalnym brzmieniu oznacza to troszeczkę coś innego. W hebrajskim języku mężczyzna został określony słowem isz. Natomiast kobieta, która z niego została wzięta, została nazwana isza. Więc rdzeń jest ten sam, prawda? To pokazuje, że oni mają być jednością pod każdym względem, pomimo tego, że różnią się od siebie. Mają się wspierać nawzajem. I teraz dalej jest powiedziane o tym, że Bóg przyprowadza zwierzęta do Adama po to, żeby je nazwał. I na koniec jest ślub Adama i Ewy. Bóg przyprowadza Ewę do Adama i Adam zaczyna śpiewać. Mówi, to jest dopiero kość z mojej kości i ciało z mojego ciała. Ten fragment jest napisany poezją. Więc Adam był zachwycony tym, co zobaczył. Notabene widział najpiękniejszą kobietę na świecie. Prawda? Nie była zniekształcona przez grzech w żaden sposób. Wyszła świeżo z linii produkcyjnej, można powiedzieć. I gdy spojrzał na nią, mówi, no to jest miód dla moich oczu po prostu. I aż zaśpiewał. Więc zobaczcie, drodzy, na czym skupia się drugi opis stworzenia. Gdybyśmy mieli tutaj wypunktować sobie pewne rzeczy. Aha, faktycznie, jeszcze jest zakończenie, oczywiście. Niewinność ludzi i brak wstydu. Czytaliśmy o tym, że chociaż małżonkowie oboje byli nadzy, nie wstydzili się. Wstyd powstał dopiero w momencie, w którym człowiek zgrzeszył. Pojawiło się poczucie winy, oskarżanie się, samousprawiedliwianie. Wcześniej tego nie było. Więc opis drugi skupia się jedynie na szóstym dniu stworzenia. Wchodzi tutaj w pewne szczegóły związane z tym, czego Bóg dokonał w tym specyficznym dniu. Dlaczego? Dlatego, że człowiek był kulminacją stworzenia Bożego. Jeśli chodzi o istoty żywe, bo powiedzieliśmy, że kulminacją ogólnie zamykającą stworzenie był sabat. A jeśli chodzi o wszystkie istoty stworzone, to człowiek był tym kulminacyjnym stworzeniem. Więc Pan Bóg chce tutaj przekazać pewne rzeczy, podkreślić, wziąć pod lupę. Jest ukazany jako Jahwe, nie jako Elohim. Więc Jahwe oznacza jestem, który jestem. Jestem przy Tobie, jestem dla Ciebie, jestem blisko Ciebie. Pan Bóg mówi. On lepił człowieka własnymi rękami. On wyjął własnoręcznie żebro Adama i ukształtował przepiękną kobietę. To jest Bóg, który w bezpośredni sposób angażuje się w związek ze swoim stworzeniem. Nie tylko ten, który stwarza słowem, ale to jest ten, który całe serce wkłada w to, co stwarza. Bóg właśnie stwarzając człowieka, tutaj wyróżniłem takie dwa słowa, jest określony jako garncarz i architekt. Gdy stwarzał mężczyznę, do określenia co uczynił, czyli stworzył mężczyznę, jest użyte słowo jacar, które jest używane w kontekście garncarza, który w bardzo pieczołowity, dokładny sposób tworzy swoje dzieło, skupia się bezpośrednio na tym, czego dokonuje i wkłada w to całe serce, żeby to było piękne, żeby to mogło służyć. Natomiast w przypadku kobiety jest to słowo bana, kiedy Bóg stworzył kobietę. Co to oznacza? To słowo jest użyte, aby podkreślić, że Bóg tworzył swoje dzieło, kobietę, w
w sposób niezwykle precyzyjny i dokładny, tak jak architekt szkicuje najdrobniejsze detale po to, żeby to było piękne i żeby wprawiało w zachwyt tych, którzy na to patrzą. Architekt planuje najdrobniejsze szczegóły, więc pierwsza kobieta była dopieszczona pod każdym względem. To pokazuje, jak Pan Bóg poważnie podchodził do tego, co tworzył. Bóg jest tym, który inicjuje pierwszy związek małżeński. O tym mówi drugi opis stworzenia. Pragnie, żeby Adam i Ewa cieszyli się sobą nawzajem. Więc jest to Bóg, który inicjuje relacje międzyludzkie i tą najpiękniejszą relację przede wszystkim. Relację pomiędzy mężem a żoną. Niestety w dzisiejszych czasach diabeł wypaczył tą relację, dlatego że wszystkie Boże błogosławieństwa są przez niego niszczone. Jednak my jako chrześcijanie, pomimo tego, że żyjemy w świecie grzechu, możemy nadal doświadczyć Bożego błogosławieństwa związanego z tworzeniem relacji w taki sposób, jak Bóg opisuje je w Piśmie Świętym i jak je zaplanował. I punktem kulminacyjnym drugiego opisu stworzenia jest co? Przyprowadzenie Ewy do Adama. A zatem co podkreśla drugi opis stworzenia? Pierwszy opis skupia się na podkreśleniu znaczenia sabatu. Natomiast drugi opis stworzenia, skupiający się tylko na tym szóstym dniu, podkreśla znaczenie małżeństwa. A zatem nie ma tutaj żadnych sprzeczności. Po prostu akcent położony jest na inne rzeczy. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, natrafiłem w tych dwóch tekstach na pewne problemy. Na przykład, jedno z pytań, które może się narodzić, skoro rośliny zostały stworzone w trzecim dniu, a światła niebieskie były stworzone dopiero w czwartym dniu, to jak mogły one funkcjonować bez światła, które jest im potrzebne do tego, żeby prawidłowo się rozwijały, żeby zachodziła fotosynteza? Przecież to nie może tak być. Więc już samo to świadczy o tym, że te dwa opisy to jest nonsens. Czy nie spotykamy się z taką argumentacją często? Ludzie zwracają uwagę na takie detale. Szkoda tylko, że nie zwraca się uwagi na detale dotyczące tego, w jaki sposób powinniśmy prowadzić zwycięskie chrześcijańskie życie, ale zwraca się uwagę na detale, w jaki sposób dokopać tym, którzy starają się trzymać Pisma Świętego i żyć według jego przesłania. Naprawdę szkoda. I Pismo Święte daje odpowiedź, co mogło się stać. Po pierwsze, w Ewangelii Marka w 10 rozdziale jest napisane: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Bezpośredni kontekst tej wypowiedzi dotyczy tego, w jaki sposób bogaci ludzie mogą być zbawieni. Dlatego, że w tamtych czasach wierzono, że jeżeli ktoś cieszy się dobrym zdrowiem i bogactwem, to tym samym jest wybrańcem Boga, jest jego ulubieńcem, ma na sobie jego błogosławieństwo. Natomiast Jezus mówi, wiecie co, ale bardzo trudno jest bogatym wejść do Królestwa Niebieskiego. I wtedy uczniowie tacy zdziwieni mówią, co? To w takim razie kto może być zbawiony? I wtedy padają te słowa. Ale w tych słowach jest pewna zasada, którą można zastosować również w tym kontekście. Jezus mówi, że u Boga wszystko jest możliwe. Więc dla Niego nie stanowi to problemu, żeby coś stworzyć i utrzymać to przy życiu. Ale Pismo Święte jest tak fantastyczną księgą, że daje nam odpowiedzi na pewne skomplikowane pytania. Czego potrzebują rośliny do tego, żeby odpowiednio funkcjonować? Potrzebują światła. Skoro nie było świateł, to w jaki sposób rośliny mogły to światło otrzymywać? Skoro u Boga nie ma nic niemożliwego. Jest kilka fragmentów, które mogą nam pomóc zrozumieć tę kwestię. Pierwszy fragment. Z pierwszego listu Jana 1,5 czytamy: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Zapamiętajmy sobie tą myśl, bo jest to związane z kolejnym fragmentem. Kiedy apostoł Jan w Księdze Objawienia opisuje, w jaki sposób wygląda miasto Boże,
czego możemy się tam spodziewać, jak będzie wyglądało życie zbawionych, między innymi opisuje coś takiego. A miasto to nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, które były stworzone po roślinach. Dlaczego? Aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Skoro gdy Pan Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, będzie miał przywrócić warunki, które istniały na samym początku, to na samym początku, gdy Pan Bóg wszystko stwarzał, nie były potrzebne te światła. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest światłością. I inny fragment, też z Księgi Objawienia. I nocy już nie będzie. I nie będą potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił. I będą panować na wieki wieków. Czy więc dla Boga jest to problem, żeby utrzymać rośliny przy życiu w momencie, w którym nie było słońca? Skoro Pismo Święte mówi, że Bóg jest światłością? Kolejny problem pozorny. Skąd możemy mieć pewność, że Bóg stworzył świat w ciągu 7 rzeczywistych 24-godzinnych dni? Bo tam jest powiedziane, że Bóg stworzył w przeciągu 7 dni, prawda? Skąd mogę wiedzieć, że chodzi tutaj o dni, a nie o lata albo tysiące czy miliony albo nawet miliardy lat? Są chrześcijanie, którzy uczą na podstawie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, że to są epoki, które minęły. Setki lat, tysiące lat. Ponieważ próbują nawet w Piśmie Świętym znaleźć poparcie na teorię ewolucji, która jest atakiem bezpośrednio na Boga jako na Stwórcę i negowaniem Pisma Świętego, tego, co jest w nim napisane. Skąd możemy mieć pewność, że to są 24-godzinne dni? Po pierwsze, gramatyka hebrajska mówi nam o tym, że były to 24-godzinne dni. Słowo jom, które oznacza dzień, za każdym razem, kiedy występuje z liczebnikiem porządkowym, czyli pierwszy, drugi, pięćdziesiąty, 121, zawsze odnosi się do dnia 24-godzinnego. Zawsze. Druga rzecz to jest to, że jest użyty zwrot wieczór i poranek. Jeżeli byśmy przeanalizowali sobie ten zwrot w Piśmie Świętym, zawsze, w każdym przypadku odnosi się do 24-godzinnego dnia. Zawsze. Genealogia, która jest liczona w latach, nie w epokach, w tysiącach, w milionach lat, liczona jest na podstawie mijania wieczoru i poranka, czyli dnia 24-godzinnego, tak? Na tej podstawie liczy się dni, miesiące i lata. A co Pan Bóg mówił w pierwszym opisie stworzenia? Że stwarza słońce, księżyc i gwiazdy po co? Żeby wyznaczały pory roku, żeby wyznaczały dni, miesiące i lata. Nie ma sprzeczności w Biblii. Kolejna rzecz. Dowody pomiędzy tekstami. Jeżeli weźmiemy Pismo Święte jako całość i sprawdzimy szerszy kontekst tego, co Biblia porusza w danym temacie, chociażby tutaj w przypadku stworzenia, to tego typu zrozumienie, które przedstawiliśmy sobie w tych trzech wcześniejszych wyższych punktach, jest obecne na przestrzeni całego Pisma Świętego. I tutaj podaję sporo fragmentów, które możecie sobie spisać i sprawdzić, czy tak faktycznie się rzeczy mają. Jest mnóstwo fragmentów, ja tutaj tylko część przytoczyłem, które pokazują, że wieczór i poranek wspomniane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, są to 24-godzinne dni. A zatem nie ma tutaj mowy o jakiejś ewolucji, o jakichś miliardach, milionach lat. Tak mówią ludzie, którzy chcą wyrugować całkowicie Boga z życia ludzkości. Kolejna rzecz. W 1 Mojżeszowej 2:19 czytamy,
że utworzył Pan Bóg z ziemi wszystkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. I teraz zachodzi pytanie. To w końcu zwierzęta były stworzone przed człowiekiem czy po człowieku? No bo w pierwszym rozdziale Księgi Mojżeszowej czytamy o tym, że w czwartym i w piątym dniu zostały stworzone wszystkie zwierzęta, i morskie, i lądowe, i powietrzne. Natomiast w szóstym dniu został stworzony człowiek. Natomiast w drugim opisie stworzenia czytamy, że Bóg stworzył człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, a potem stworzył zwierzęta i przyprowadził je do człowieka, żeby zobaczyć, jak je nazwie. No to w końcu jak było? I ludzie, którzy chcą właśnie podważać Pismo Święte, mówią, no właśnie, czyli widać wewnętrzną sprzeczność pomiędzy tymi dwoma opisami, więc Biblia nie trzyma się spójnie ze sobą, więc nie jest wiarygodnym źródłem. Nie będziemy się ich trzymać. Czy można odpowiedzieć na to pytanie? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, tak jak już wspominaliśmy, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w wersetach 20-25 jest wyraźnie napisane, bo jest to chronologiczna kolejność tego, co się działo po kolei, że zwierzęta zostały stworzone najpierw, zanim powstał człowiek. To jest pierwsza rzecz, ważna informacja. Druga rzecz, w pierwszej Mojżeszowej 2.19, cytowanej powyżej, w języku hebrajskim występuje tak zwany czas zaprzeszły, który jest obecny praktycznie w większości języków, które są dzisiaj obecne na świecie. Nawet w języku polskim był kiedyś czas zaprzeszły, który dzisiaj jest tak archaiczny, że nie jest używany. Niemniej jednak był. I czas zaprzeszły jest to czas przeszły inaczej, który oznacza czynność dokonaną wcześniej, przeszłą, w stosunku do innej czynności przeszłej. Czyli w języku polskim brzmiałoby tak, to na przykład przyszedł, był do ciebie. Taki był czas zaprzeszły w języku polskim. Przyszedł, był, zrobił, był, powiedział, był. Dzisiaj nie brzmi to za bardzo po polsku, prawda? Ale jeszcze jakiś czas temu, gdy używano takiego języka, czas zaprzeszły w języku polskim nie był niczym nowym. I pozwoliłem sobie na przetłumaczenie z języka hebrajskiego tego fragmentu, tak żeby odtworzyć, w jaki sposób to brzmi w oryginale. Brzmi to troszeczkę inaczej i co ciekawe właśnie ten fragment, który cytuję tutaj w ujęciu Biblii Warszawskiej, troszeczkę inaczej jest przetłumaczony niż nawet w innych przekładach polskich, które są zbliżone do tego, co tutaj przedstawiam pod spodem. Uczynił był, to jest ten czas zaprzeszły, czyli jest to wskazanie na to, że te zwierzęta były już stworzone wcześniej i potem po prostu Pan Bóg przyprowadził je do człowieka. A nie, że Pan Bóg specjalnie stworzył zwierzęta, żeby przyprowadzić do człowieka. Uczynił był Jahwe Bóg wszelkie żywe istoty na ziemi i wszelkie latające stworzenia pod niebem i przyprowadził do człowieka, by zobaczyć, jak je nazwie. A każde żywe stworzenie nazwał Adam duszą żyjącą i takie było imię jej. Więc każde stworzenie, nie tylko człowiek, zostało nazwane duszą żyjącą, czyli istotą żywą. Co potwierdza również Księga Przypowieści Salomona, która mówi o tym, że zarówno człowiek, jak i zwierzęta są duszą żyjącą, że oboje idą na to samo miejsce. Więc nie ma sprzeczności w Piśmie Świętym. Bóg stworzył zwierzęta wcześniej, faktycznie, tak jak mówi pierwszy opis stworzenia, następnie później przyprowadził je do człowieka, żeby mógł je nazwać. Jest bardzo ciekawy artykuł, który chciałem polecić
w ramach takiego uzupełnienia i podsumowania, publikujemy niezwykły dowód na stworzenie Ziemi. To jest najnowsze odkrycie naukowe związane z tym tematem. Jeżeli będziecie chcieli zapoznać się z tym materiałem, zachęcam do tego, żeby wpisać ten adres w swoją wyszukiwarkę i zapoznać się z materiałem, który jest tam przedstawiony. Specjalnie nie będę zdradzał, o czym artykuł jest, ale na pewno warto jest go przeczytać. Polecam serdecznie. Na następnym spotkaniu, które będziemy mieli jutro, będziemy poruszali kolejny taki zagadkowy i dla świata chrześcijańskiego dzisiaj, zwłaszcza protestanckiego, problematyczny temat. Będziemy mówili na temat tego, czy pokarmy czyste i nieczyste nadal obowiązują nas jako chrześcijan, czy może była to tylko część zakonu mojżeszowego, która była zniesiona. Mogę już teraz powiedzieć, że nawet jeżeli Państwo znacie temat, przynajmniej częściowo, będą pewne rzeczy, które będą zupełnie nowe. Nawet dla mnie były one nowe. To są świeże rzeczy, którymi chciałem się z wami podzielić, a których wcześniej nie widziałem i które utwierdziły mnie jeszcze bardziej, że Pismo Święte jest prawdą. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to takiego, zapraszam na jutro na godzinę 18. Natomiast teraz prosiłbym, abyśmy skłonili głowy do modlitwy i pomodlili się. Panie Boże ukochany, chcemy podziękować Ci za to, że Ty w Piśmie Świętym zawarłeś wszystkie informacje, które są nam potrzebne do zbawienia i do tego, żebyśmy poznali Ciebie, Boga, który z jednej strony jest wszechmogący, który wystarczy, że rzeknie słowo, a dzieje się to, co chce. A z drugiej strony jako Boga, który pomimo tego, że jest potężny, wszechwładny, Boga, pomimo tego, że jest Bogiem majestatycznym, jest również Bogiem, który zniża się do poziomu swojego stworzenia, który jest zaangażowany w życie każdej poszczególnej jednostki na tym świecie, który obdarza wszystko, co stworzył, przeogromną miłością. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że taki właśnie jesteś, że takiego możemy Cię poznawać. I chcemy bardzo Ciebie, Panie, prosić, abyśmy w swoim codziennym życiu pamiętali o tym, że gdy Ty coś mówisz, to my możemy bez zastrzeżeń w to uwierzyć. Dziękujemy za ten dzisiejszy temat, za to, że pokazałeś, że pierwszy opis stworzenia opisuje cały cykl stworzenia i podkreśla znaczenie Twojego świętego sabatu. Natomiast drugi opis podkreśla znaczenie i rangę małżeństwa i błogosławieństwo, jakie zlałeś na tą szczególną więź. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że możemy uczyć się cały czas nowych rzeczy z Twojego słowa. Prosimy, aby nasze serca i umysły stale były otwarte na to, żebyś Ty mógł do nas przemawiać i Twoim słowem stwarzać w nas nowego człowieka. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen.